Szanowni Państwo, przed chwilą zwróciłem się do marszałka Kuchcińskiego w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej w związku z dochodzącymi do nas informacjami o tym, że pan marszałek Kuchciński być może planuje spotkanie czy obrady Sejmu w sali kolumnowej, żeby zgodnie z regulaminem Sejmu przedstawił nam imienny wykaz miejsc dla posłów Platformy Obywatelskiej w sali kolumnowej, gdyby chciał tam przeprowadzać obrady, a także udostępnił informacje o trybie i sposobie głosowania, który miał być na sali kolumnowej przeprowadzany, gdyby rzeczywiście chciał robić obrady na sali kolumnowej, a nie wrócić do pracy w sali plenarnej. To pismo dzisiaj zostało złożone. Mam nadzieję, że w najbliższych godzinach otrzymamy odpowiedź, bo wymaga to wyjaśnienia, wymaga to informacji, jak Sejm ma pracować po tej kilkudziesięciodniowej przerwie, która nastąpiła w związku ze świętami, Sylwestrem czy Świętem Trzech Króli.